Serdecznie zapraszam do odcinka 31, playlisty Jak to działa, pod tytułem Czerwona Retrospekcja, część 5. W poprzednim odcinku 30 opowiedziałem o Lidze Banitów i Komunistycznej Partii USA. W tym odcinku powiem parę słów o rewolucji w Rosji z 1917 roku. Z ujawnionych tajnych archiwów państw zachodnich wynika jednoznacznie, że kraje anglosaskie i Niemcy sfinansowali komunistyczną rewolucję w Rosji w 1917 roku. Oficjalna narracja twierdziła, że rewolucję październikową zainicjowały uciskane masy robotników, żołnierzy i chłopów. Tworzenie takiego mitu było wyjątkowo głupie, ale niestety znalazło wielu naiwnych odbiorców. Żadna rewolucja czy wojna, ba nawet zwykły strajk nie odbędzie się bez posiadania kapitału. Tak zawsze było i będzie. Czy to chodzi o zwykłą pikietę pod gmachem parlamentu, czy pod siedzibą władz samorządowych. Tłum protestujących to praktycznie tłum statystów, opłacanych przez siły zainteresowane protestem. Rosjan, Bolszewików wysterowano do wystąpienia przeciwko Rosjanom, Mięszewikom, wbawiając im utopijne hasła sprawiedliwości i wolności. Ich przywódcy, czyli Lenin Trocki i Aleksander Parwus, byli marionetkami, za których sznurki pociągali Amerykanie, Brytyjczycy, Niemcy i nawet Szwedzi. Powstaje pytanie – Dlaczego wspomniane mocarstwa dopuściły się tej zbrodni na narodzie rosyjskim i pomogły zbudować najbardziej zbrodniczy system totalitarny? Rzymianin Trocki miał duże doświadczenie w wywoływaniu rewolucji i wstrząsów. Do Rosji przyjechał razem ze swoimi uzbrojonymi pozęby towarzyszami, prosto ze Stanów Zjednoczonych, zaopatrzony w pokażną sumę pieniędzy. Na działalność dywersyjną ówczesne mocarstwa przeznaczyły 10 milionów dolarów. Jak twierdzi profesor Antony Saton i dokumenty z tamtych czasów, pieniądze pochodziły od Jacoba Schiffa, rzymskiego bankiera z Wall Street w Nowym Jorku. Cała operacja wprowadzenia komunizmu miała jeden cel główny, czyli zniszczenie rosyjskiej potęgi. Trocki już w 1905 roku dokonał próbę przewrotu poprzez oderwanie robotników od maszyn i wyprowadzenie ich na ulicę. Podgrzewał w tym celu atmosferę, głosząc hasła populistyczne, tworząc bojówki i prowadząc agitację, wykorzystując dwie ówczesne gazety. Pomagał mu w tym dziele Aleksander Parwus. Gazety nawołujące do rewolucji sprzedawane były po symbolicznej cenie. W swoich artykułach manipulowali społeczną świadomością Rosjan, przedstawiając wizję katastrofy gospodarczej kraju i wywołując popłoch wśród ludności. Rosjanie, wycofując masowo swoje oszczędności z banków, prawie doprowadzili do załamania systemu finansowego państwa. Do przewrotu nie doszło, a Trocki, ścigany przez ówczesne władze carskie, salwował się ucieczką za granicę. W 1917 roku jeden z doradców prezydenta Wilsona, agent sitwy z Wall Street, Edward Mandelhaus, odcinki 12 i 13, playlisty władcy Olimpu, przekonał go, aby Stany włączyły się do wojny, ale dopiero po obaleniu cara Rosji. Do realizacji tego planu zatrudniono Trockiego, który przypłynął do Stanów Zjednoczonych ze swoją trzyosobową rodziną. W Nowym Jorku zafundowano mu limuzynę z szoferem i apartament o wysokim standardzie. Wkrótce komunista wsiadł na statek i udał się do rosyjskiego Piotrogrodu. Po drodze został zatrzymany przez Anglików, ale natychmiast go zwolniono. Z brytyjskich dokumentów celnych wynika, że miał przy sobie 10 tysięcy dolarów w złocie, a więc był przez kogoś finansowany. W 1917 roku Lenin przebywał w Szwajcarii, do której trafił po wybuchu wojny, gdzie w bibliotece studiował myśl marksistowską i tworzył ideologiczne pisma. Tymczasem Aleksander Parwus. Wróg caratu, działacz socjalistyczny, myślał nad planem odsunięcia Rosji od wojny. Swoją koncepcję przedstawił najwyższym władzom w Berlinie. W aktach niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych znaleziono dokładny opis proponowanych przez niego działań od strajków i paraliżu armii do całkowitego zniszczenia świadomości obywatelskiej i narodowej. Parwus natychmiast został konsultantem do spraw Rosji i przydzielono mu pierwszą transzę pieniędzy na przeprowadzenie rewolucji milion marek w złocie. Kolejne przelewy popłynęły przez banki szwedzkie z ironiczną adnotacją na propagowanie pokoju na wschodzie. Wkrótce Piotrogród i południowa część Rosji została ogarnięta przez strajki. Opłacana prasa przedstawiała obraz niepotrzebnej wojny, podburzając jednocześnie lud przeciw Carowi. Car został zmuszony do abdykacji i w Rosji zapanował chaos. Był to idealny czas dla Parwusa, dysponującego ogromnym zapleczem finansowym, i do sterowania partią wybrano Włodzimierza Lenina. Wezwany Lenin razem z towarzyszami wsiadł do sławnego pociągu, który ze Szwajcarii przez Niemcy przemierzył skąpaną we krwi Europę, aby dotrzeć na Wyspę Rugię. Stamtąd przedostał się promem do Szwecji i w końcu przez Finlandię zajechał do Piotrogrodu. Niektórzy świadkowie opowiadali, że w Berlinie skład został skierowany na bocznicę. I stał tam przez 24 godziny. W tym czasie miało dojść do spotkania Lenina z najwyższymi władzami cesarskich Niemiec. Podobno złożono wtedy obietnicę zawarcia pokoju po zwycięstwie bolszewików. Parwóz zorganizował przyszłemu radzieckiemu przywódcy Leninowi gorące powitanie z kwiatami i okrzykami radości. Jak twierdzi Elizabeth Heresz. Po powrocie Lenina do Piotrogrodu, niemieckie pieniądze spłynęły strumieniami do komunistycznej kasy, a propagandowe gazety socjalistów otrzymały najlepszy sprzęt drukarski. W rzeczywistości bolszewicy nie cieszyli się zbyt dużym poparciem i bez wsparcia z Zachodu przewrót październikowy nie doszedłby do skutku. Niemieckie banki słały przelewy do Szwecji. Skąd pieniądze trafiały do rąk wywrotowców. Uzyskane w ten sposób środki pozwalały na podburzanie społeczeństwa i destabilizację gospodarki. Profesor Saton ujawnia inne zadziwiające szczegóły. Otóż okazuje się, że Amerykanie szkolili bolszewickie oddziały. Nowo powstałe państwo komunistyczne miało walczyć z pomocą gwardii. I później Armii Czerwonej. Dlatego Lew Trocki telegrafował do amerykańskiego Departamentu Stanu z prośbą o przysłanie instruktorów. Wynika z tego, że walczący w 1920 roku w Bitwie Warszawskiej Polacy walczyli z Rosjanami wyszkolonymi przez Amerykanów. Znany jest również cennik dla strajkujących. Za dniówkę strajku płacono więcej niż za dniówkę pracy. Za udział w demonstracjach i wykrzykiwanie haseł od 10 do 70 rubli. Za strzelanie od 120 do 140 rubli. Proszę zwrócić uwagę na uderzające podobieństwo sztucznie wywołanej rewolucji październikowej głównie przez Amerykanów z naszą obecną sytuacją za wschodnią granicą. To nikt inny, jak tylko Amerykanie, zaczęli dużo wcześniej szkolenie naszych wschodnich sąsiadów, wyposażając ich w broń, sprzęt wojskowy i pieniądze. Niestety, w swojej działalności spiskowej wykorzystali i wykorzystują nadal nasze małe imperium, którego elity, nazywane polskimi, nic wspólnego nie mają z interesami naszego państwa. Jedyną różnicą jest nazwa wydarzeń. W 1917 roku była to rewolucja, a teraz nazywa się wojną proxy. Dziękuję za wsparcie mojego kanału przez BuyCoffee2, Link pod filmem. Na tym zakończę odcinek 31, w którym opowiedziałem o rewolucji październikowej w Rosji. Serdecznie zapraszam do odcinka 32 pod tytułem Czerwona Retrospekcja Puenta